Hello, dzień dobry, cześć, czołem. Tylko jeszcze dźwięk włączę, żeby coś tam leciało. Czemu mi tak skakało jedno? Dajcie mi piąteczkę. Mega Man 5, Mega Man 5. Sam się nie przejdzie. A kiedyś trzeba podobijać. Dowki, jaciki, jak zwał, tak zwał. No bo pytanie, jak się grało w Mega Mema 5? To jest bardzo dobre pytanie. Poza tym, że przechodziło się go basterem, tyle pamiętam. Bo w żaden inny sposób się z tego nie grało. O nie, to co to my? Jak mogłeś nam to zrobić? Bardzo poważne pytanie jest, jak się grało w Mega Man 5. Z tego skojarzę, że nie grało się trudno, ale jednocześnie... Jak się grało w Mega Man? Przychodzi człowiek i nie pamięta kompletnie. Lecimy po kolei. I tak można tego przechodzić bez słabości, z tego co pamiętam, więc to nie powinno stanowić wielkiego problemu. Zaraz się przekonamy, czy miałem rację. Jeżeli jest coś, za co pamiętam Mega Mana 5, to że ma absolutnie okropnego rusha i jednocześnie okropnie przegięty buster. I oprócz tego gra jest strasznie przeciętna, za to ją pamiętam. A to tylko ja i moi hejterstwo, więc proszę się zbytnio nie przejmować. Dobra, co tu było? Gdzie? Jak Mega Man. Dokładnie tak działa alfabet. Proszę się nie kłócić tą logiką. A tak, Mega Man 5 The Życia Edition również. Zapominam, że to jest rzeczą. Jezu, te życia! Już powinna stać w całości Mega Mana 5, nie muszę już nic więcej z niego pamiętać. Ma bardzo zbalansowany buster. Ma miliard żyć wszędzie. I jest przeciętny. Znasz co? To mnie to nie kłamie, ale... To może powinienem zdążyć. Tutaj był weapon chyba tank? Nie, jeszcze ten M-tank. Najłatwiejszym tanki mojego życia. Takie skoki w porównaniu do Mariana 2. Proszę was. Ja właśnie dostałem 3 życie w jednym etapie. 4. Nawet nie wiem co powiedzieć. Dobra, gdzieś to było miejsce, o tutaj było. Do wykorzystywania najlepszego dla spoilera w historii. Najlepszego dla szkoła i... Kurwa mać. Okej, mamy to.
Sięgam. Nie wnoszę na szkolera MM5. Raz, dwa, trzy. Nie doskoczyłem, goddammit. Ach, teraz na spokojnie. Jeszcze raz, raz. Pojedźmy do końca i potem się martwmy. O. Nie na szybko, tylko na spokojnie. Da się, da się. Eddie, daj życie. Nie życie. Zawiodłem się. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Ich parę jest tego, co pamiętam, więc jeszcze parę rzeczy będzie miał okazję mi dać. Ej, dzik. Ja dzisiaj tak wyjątkowo zamiast Civica powiedziałem, że kolega alergikuje, więc wiedziałem, że mogę tutaj wejść. I tak chciałem prędzej czy później wbić Achiki za przejście piątki i szóstki w Legacy Collection, więc uznałem, że to jest dobry moment, dobry pomysł. Tu muszę sobie przypomnieć, jak się gra w Mega Mana 5. Poza tym, że bronie są generalnie bezużyteczne. Bo tyle pamiętam. Zresztą po taką broń, jak mamy zbalansowany buster. I najtrudniejszych bossów. Sięgam bossowie w Mega Manie 5 to takiego fermy. Przynajmniej ta pierwsza ósemka jest strasznie taka nijaka, jeżeli chodzi o walki. Bo później się już Fortress są nieco bardziej wymagające. Dobra. A biorąc pod uwagę, że Basta jest OP, to chyba nawet nie będę sobie zwracał głowy słabościami. A już na pewno nie Power Stone'em, którego używanie jest absolutnie katastrofalne. Nie, takich większych broni jeszcze mogę powiedzieć, że dobra, jest spoko. Zwłaszcza na przykład właśnie Gravity Hold na Gyromana. Tak, Power Stone jest kompletnie nie do używania. To się tak zrobiło. Nigdy nie pamiętam, czy tutaj się slajduje szoku do góry, czy szoku w dół. Bo to nie jest oczywiste przy zmianie grawitacji. Bo czasami jest tak, że zostawiają... że zostawiają kontrolki oryginalne, a czasami je zmieniają. Da. Kontrolerze? Nie odłączaj się, pasza. Będę dźwięczny. To gdzieś pamiętam, że była literka. Zresztą chyba każdy etap w końcu miał literkę. Po głównym pytaniu jest, czy ona była do przegapienia, czy nie. Bo tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że jeżeli się ją przegapiło, to można było to najwyżej życie stracić, ale na szczęście tych mam dużo, jak widać. Ja już mam limit żyć w sumie. Jestem na drugim etapie! Czemu ja mam limit żyć? Pozwolę sobie to przemilczeć. Dobra, tu była ta złowieszcza literka. Nice, mamy ją. Jesteś dobry w tego. Nie, to po prostu ta gra daje życia dosłownie co sekundę. I za każdym razem kwestionuję to równie mocno.
Ach. Gravity Man pamiętał, że był jednym z tych etapów, które kiedyś tak ciekawości robiłem w tej na macie do Stefmanii, żeby zobaczyć, czy się da. I o dziwo się dało. Byłem przekonany, że będzie dużo gorzej niż to wyszło. Da, nie trafiłem. Łatwo. A już taka jest. Basterowalna. Jak mało która, bym powiedział, przez moment. Można by się pewnie kłócić, że jakieś tam te... czwórki, trzustki też to, ale... Osobiście chyba najbardziej to czuję właśnie w piątce, przez to jak... działa Buster w tej grze. No moment, to muszę sobie okulary ogarnąć. I przy okazji nie odpierdzieli tej stanowiska, to nie jest oczywiste. Dobra. To co, po kolei lecimy chyba. Od lewego górnego po wskazówkach. Najwyżej w którymś momencie stwierdzę, że jednak będę potrzebował jakiejś broni, ale nie spodziewam się, tak powiem. Ach. To ta literka była jakoś okropnie schowana. Mniej więcej pamiętam gdzie, ale wciąż nie jestem pewien, czy odgadnę za pierwszym razem. Ach. Żyćku? Mam dosłownie limit w tej chwili. To nie jest tak, że mogę mieć jeszcze jakieś dodatkowe. Ja tak dostaję, że się tej po prostu nie dostaje. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. I tu się jakoś z tym życiem ogarniało. Znaczy z życiem z literką. Albo i nie tu. Tutaj się będzie w dół spadało? Możliwe. Chyba tu. I tu w prawo. W lewo, chuj. Weź mnie, zabijcie, pys. Proszę, zabijcie mnie. Przysięgam, jeżeli to mnie zespawnuje w tym miejscu, będę delikatnie niezadowolony. Najgorsze uczucie, że trzeba umijać od czegoś, co znika poza ekranem. Nie, oni mogli być tak okropni, żeby wrzucić tutaj checkpointa, prawda? Okej, nie jest tutaj. Jest względnie niedaleko, więc przynajmniej będę pamiętał. Wpadać w lewo, wpadać w lewo, w lewo, wpadać w lewo. Dobra, tu w lewo. Zdążę? Dobra, mamy to. Literka 5 zgadnięta. Tak, literka 5. To nie ja wymyśliłem ten pomysł. Z zastrzeżeniami proszę do Capcomów. Daj sobie.
Coś, o czym jeszcze nie wspominałem. Jeżeli są jakieś problemy z dźwiękiem, to proszę dawać znać, bo robię swój standardowy manewr z ostatniego Steama Megamanowego w postaci jazdy na rowerku jednocześnie. Więc nie wykluczam, że coś się może krzywić, że tak to ujmę. Au. Czy ja mam notkę Starmana? Ciebie nawet dobrze słychać. Najważniejsze chyba, żeby rowerka nie było słychać, bo on jest dla mnie dość głośny. Dobra, nice. Mech. Najlepszy klasyczny Mega Man poza 11. To jest najbardziej przeciętny klasyczny Mega Man. To jest Mega Man, o którym nie mogę powiedzieć za dużo złego, ale jednocześnie dobrego też nie. Najlepsze, co o nim mogę powiedzieć, to że jest i istnieje. Cześć, Biela, tak samo tego. Jakby nie wiem, nie czuję, żeby było tutaj coś, co mnie jakoś bardzo bolało w nim, ale jednocześnie jest mało rzeczy, na które ten, jak to powiem, że są spoko i dobre. Dziewiątka, ja dziewiątkę hejtę osobiście. Ale to tak jak już wielokrotnie mówiłem, że po prostu moim zdaniem dziewiątka ma bardzo specyficznie zaprojektowany poziom trudności, za którym przejściem będzie się w nią grało zdecydowanie lepiej niż za pierwszym. A ja już szedłem cały raz. A, za szybko. Tutaj się można nadzieć jeszcze na to. Nie pamiętam, czy to ono nie jest taki logo, boga. Dobra, tutaj najlepszy Rush Coil. Przysięgam, nie istnieje gorszy Rush Coil niż ten z tej. W piątki. A nie, ja gram w piątkę. Bo ogólnie kwestia jest tego typu, że na Legacy Collection 1 nie mam wbitych acików za piątkę i szóstkę, więc uznałem, że to jest dobry moment, żeby je wprawić. Także będzie piątka, jak się rozsądnie szybko wyrobi, to będzie szóstka. Jak się nie zrobię rozsądnie szybko, to będzie sama piątka. Jeszcze zobaczę. Myślałem, że się da. Nie, to nie, I guess. Ogólnie ani za dziewiątką, ani za dziesiątką. Chyba 11 to ja żyć mam w tej chwili chyba, jak nie 12, tylko że dodatkowo już się nie liczą. Zapomniałem już kompletnie, jak bardzo piątka sypie życiami na lewo i prawo. Dobra, zgadnę to, nice. Co nie straciłem jedno na ostatnim etapie, bo musiałem ten... Bo musiałem je nadrobić. Znaczy, musiałem literkę zgarnąć, o. O Boże. Najlepsi przeciwnicy. Umrę, prawda? Yep. O, po to ci te wszystkie życia? Właśnie po to. A? Jeszcze tego drugiego kolega? A, udało się. Tam mnie wyskoczyło. Daj mi żyćku, skoro już tu jestem. Nie pogardzę, biorąc pod uwagę, że dopiero tutaj straciłem. Mogę po tym przestać dawać chyba. A. Nie da, że oni to wytrzymali. To się zakończy. Ale żyje. To, że żyje, to najważniejsze. A... Wow, kolego. Come on.
To mnie jeszcze zabiło. Naprawdę? Chyba tu na pewno będzie wyskakiwał. Tu pewnie też. Następnym pewnie nie. Nie, tu też. I tu pewnie też, co? O, to już nie. Nice. Czy zabiję Napalmana na 2 HP? Pewnie nie. Bo akurat Napalman tym najprostszym robotmasterem to nie jest. Zobaczmy. Hop, hop, hop. Aha. Nie zdążyłem. Ale dobra. Wiesz, to jest HP, więc powinno być git. Myślałem, że zmieszczę. Nie tą lewą. Mamy to? Czy ja mogę tak przy nim stać i kakać po prostu? Chyba nie. A może? Nie będę sprawdzał. Bo chłop już nie żyje. Już albo dopiero tak, że jak na to będzie patrzył. Dostajemy na pan bombki. Tę potężną broń. Gidosman. Tutaj spodziewałem się wyjebek na etapie, bo kojarzę, że miałem z nim problemy. Niejednokrotnie. Nie zdążyłbym chyba. A tak można, więc. Nie myślałem nawet, że tak można. Nie będę narzekał, ale dziwnie to wyglądało. Żyćko. Tak sobie ktoś nie myślał, że mu żyć zabraknie. O bo. Że mu żyć zabraknie. Czy coś? Na początek etapu, co? Yep. Zatem zróbmy to na spokojnie, może. Bo ostatnio się mocno w tym pośpieszyłem. Wiem, że można to zrobić szybciej, ale patrząc po tym, jak mi to ostatnio wyszło, to może lepiej nie. Zdążę? Zdążę. Nie lubię ich zabijać, bo za dużo. Za długo to zajmuje. Dobra. Oj. Zdążyłem. O dziwo. Bardzo często się tu nie wydarzają te BH.
Na spokojnie. Tu nie da się to śpieszyć. Winda jedzie powoli. Wystarczy odpowiednio wymierzyć skoki. Nie jestem pewien, czy slajdem się da. Pewnie się da, ale nigdy nie lubię ryzykować tutaj. Mam wrażenie, że slajdem to łatwo można wpaść w tą pułapkę, że niby się wyrobię, a się nie wyrobię. No dobra. Panie Grosi. Jak się z panem walczyło? Chyba slajdowałeś pod jego plickami. Chyba na pewno slajdowało pod jego plickami. Z tej pozycji może być nieco ciężej. To na pewno. Na razie spróbuję bez Gravity Holda, bo to powinno być wykonalne bez Gravity Holda, ale jak się nie będzie udawało, to bez Gravity Holda po prostu. Od czegoś broni są, ja nie mówię, że zrobię bastionami. Tak. Dobra, no i to też jest w miarę łatwy patent, więc... Nawet można by polemizować, że łatwiejszy niż ten drugi. Jak już się pamięta, co chłop robi. Chyba łatwo było. Gdybym wcześniej ogarnął to on dokładnie robi, to pewnie zrobiłbym to na tamtym życiu. A tak to było wielkie przypominanie sobie. O cholerę tu chodzi. Dobra, czwórka za mną woda, jeżeli dobrze myślę. O, i raz, że też jeden z lepszych w historii. A nie, no tutaj się śmieję, bo... A nie, mam piątkę ze sobą. Gdyby tylko klasyki miały konfigurację w sklepie i to trzymanie czarza, slajdowanie jednocześnie to trochę przesada. Och. Znaczy ja zazwyczaj wszystko robię powiedzmy kciukiem, tak? Aczkolwiek to jest u mnie już przyzwyczajenie, że ja tak generalnie trzymam kontrolery, tak? Że kciukiem jadę po wszystkich przyciskach na tym trójkąt, kwadrat, kółko, krzyżyk i drugim kciukiem na D-padzie. Więc wtedy, powiedzmy, robienie jednocześnie charge'a i slajda nie jest aż takie złe, bo lewy kciuk jest na przykład dół, lewo, dół, prawo, czyli przyciski obok siebie, a drugi kciuk jest trzyma kwadrat opuszkiem i dolna część kciuka wciska wtedy X'a. Więc jak dla mnie to nie jest aż takie niewygodne, tak powiem. Jakby rozumiem, że mogło być wygodniejsze i że dla ludzi z innym sterowaniem, znaczy, że z innym sterowaniem, z innym układem palców na kontrolerze to będzie dużo mniej wygodne. Ja się przyzwyczaję i dlatego mi to aż tak nie przeszkadza, tak powiem. Tam, dlatego. Domyślam się, że to jest dużo gorsze dla tych, którzy próbują obsługiwać kontrolery palcami innymi niż kciuk. W sensie te główne przyciski. Bo dla mnie... W Mega Mana faktycznie mogę grać samym kciukiem. Jednym i drugim. Nawet jeżeli trzeba, powiedzmy, wejść w menu start czy coś, to ja i tak używam kciuka do tego. Nie, nie, kółko. A mi jak mogło być kółko, jeżeli sterowanie jest teoretycznie pod kontrolę NES-owy, który nie ma kółka? Chyba, że masz na myśli, że ten, że jest kwadrat, znaczy, że jest kółko i krzyżyk. Wix jest kółko. Wixe są przede wszystkim dasze i tam ja też do automatu tutaj zmieniam na któryś ten, na któryś bumper. Bo nie dałbym rady chyba, jakby miały być na tych czterech.
Zresztą jestem tak przyzwyczajony, że nawet jeżeli ten. Jeżeli miałbym odwrócony skok z. Jeżeli miałbym odwrócony skok i charge, to też bym sobie zmienił. Ach, nice. Nie, posterowanie nie jakieś gałki. Znaczy, zależy. Gałki na pewno są dużo wygodniejsze w grach 3D. To tutaj nie ma w ogóle dyskusji jak dla mnie. Bo jednak jest dużo większa precyzja w tym wymiarze, kiedy używa się... Umrę. Dużo większa precyzja jest analogiem niż krzyżakiem, na którym może mieć maksymalnie 8 kierunków. Haha, krzyżakiem, a to sądzicie o najlepszej grze krzyżacy? Wracam po Damage Boost. Myślałem, że mnie stoluje, chłop. Byłem pewien, że mnie stoluje, TBH. Dobra, to jeszcze raz. Tak, slide jest okej. Okay. Drugi typ upierdliwych przeciwników, których jeszcze niestety będziemy widywać więcej niż ustawa przewiduje. Nie lubię przeciwników, którzy mają dużo mniejsze hitboxy niż można by się spodziewać, żeby mieli. Ja się zmieściłem, naprawdę? Nie będę narzekał, ale... Tylko czekam, aż pewnego dnia wylecę tak poza ekran i umrę, na przykład zahaczając o kolce od dołu. W tej grze chyba się tak dało zrobić. Mega Manowej. Mam przynajmniej takie wrażenie. O Boże. Chciałem slajda zrobić! I prawie się skończyło na tym, że wziąłem i się waliłem. Chyba Starman był ok. Nie wiem czemu jakoś zawsze mieszam trochę Starmana i Ringmana, jeżeli chodzi o to, jak się z nimi walczy. Nie wiem, czemu akurat tą dwójkę, tak powiem. Dobra, rzucaj. Było miłe. Nie rzucił, jak byłem tuż obok. Kurde. Ach. Sześciu za nami, dwóch zostało. Nie jest źle, nawet powiedziałbym, że jest nieźle. Jak na to, jak dawno nie grałem w piątkę, to... Naprawdę uważam, że jest spoko. W sensie, jeżeli chodzi o to, jak mi idzie. Bo gra jest mniej więcej taka sama, jak ją zapamiętałem, czyli jest ok. I to nawet to mogę o niej powiedzieć. Wait, man. I raz będę musiał restartować etap ze skuterkiem wodnym, żeby zgadnąć literkę. Ja daję sobie dwa. Czyli w sumie trzy podejścia. Nie, nie wierzę w siebie. Ani trochę. Tędy się zlatywało? Nic nie pamiętam. Tędy się zlatywało. Żyćku. Jak bardzo speedrunner, że się tutaj damage boostują i dlaczego bardzo? To wygląda jak najbardziej oczywisty damage boost dla speedrunnerów. Oh boy. Moje ulubione segmenty. Efektywnie autoscrollery. To, że skoluje się Mega Man, a nie etap. Dobra, tutaj też... Nie powinienem się wywalić, ale... Okej, okay, jest okej. Okay. Jest git. Literka była na drugim segmencie skrzydłowym, z tego pamiętam.
Żebym się tylko nie przejechał, jeżeli nie ma na pieszym. Oj. Ej, bo oni dawno się mogli pojawiać. A ona nie była tu? Nie, nie. Bo kojarzę, że ona była gdzieś koło tych delfinów. Okej, okay, czyli ten. Czyli jest na drugim segmencie. Nie na pierwszym. Oj. Wytrzymały jest. Już nie. Dobra. Ja skupić się na tym, żeby literkę zgarnąć. Oj. O. Proszę nie. Proszę nie. A. Miałem rację. Nie więcej kojarzyłem gdzie jest, tylko to zakło mi hapek na to, żeby ją ogarnąć. A ja to właśnie tutaj wyobraziłem takie granie, że macie podłączony prędkościomierz do komputera. Jeżeli prędkościomierz wykryje, że użytkownik nie jedzie, to gra się wyłącza. To byłby dobry mem. Albo jeżeli zejdzie poniżej jakiejś prędkości ustalonej. Absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś już coś takiego zrobił kiedyś. I że coś takiego funkcjonuje, jeżeli się odpowiednio poszuka. Ej. Znowu się wyjebie. Coś czuję. Aby nie? Ach. O, nice, hafek. Literka! Mam ją! Wow! Za drugim razem! Oszukałem samego siebie. Jak to jest troszkiwe samego siebie? Nie wstyd mi. Dobra, teraz zanim oszukam Wigmana. Że jestem dobrym graczem. Te cholerne życia! Jezu! Nie rozumiem. No, mega mam 5, tak to jest tak fajny. Aha. Bardzo do uniknięcia, nie będę pamiętał. Mało. Ej. A? Może się uda? Nie. Literki są niezależne od straconej grzy. W sensie, nawet jeżeli dojdzie game'owe, to cały czas je mam. Jeżeli o to pytasz. I nie muszę dojść do końca etapu bez straty życia, żeby mieć ją już zebraną. No dobrze. No, Jezu! Zna się zawsze, czy jest jakiś patyn na te sumienie wody. Bo momentami mam wrażenie, że nie ma. Aczkolwiek pewnie jest, tylko nigdy się temu jakoś specjalnie nie przyglądałem, żeby go wyłapać, o tak powiem. Coś to wodny Marcin. Cześć wodny Marcinie.
Nie, to nie powinno być tak źle, chyba. Wiadomo, nie robię jakiegoś speedrunnerskiego czasu, to na pewno. Ale jednocześnie nie jest takie specjalnie źle, moim zdaniem. Aczkolwiek czuję, że chyba poprzestaniemy dzisiaj na piątce. Pogoń, człowiek. Czemu pogoń? Abstrahując od tego, że klub sportowy pogoń i w ogóle. Nie boli literki gdzieś. Gdzieś to jest literka, jest to nie aż pen. Yep. Najlepszy dasz, Koyol. Mój święty Boże, nienawidzę go. Dobra, mamy komplet, mamy bita. Przyklejone na oknie. Dobrze, że nie jak rower do sufitu, ha ha! Śmiałem się, że nazwę ten Steam klejenie rowera do SGT. Rowera, holy fuck. Mój święty Boże. Polska języka jest za trudna dzisiaj dla mnie. Najmocniej przepraszam. A propos, polskie tłumaczenie Persony 3 na pewno będzie bardzo dobre i nikt nie będzie miał o nie żadnych pretensji co do podjętych decyzji tłumaczeniowych. Jestem na 100% pewien. Ech. Oraz inne kłamstwa, które wmawiam sobie każdego dnia. On mnie zabije. Albo i nie? Albo i tak? Albo i nie? Jest? Jogot Charge Kick. Doskonale. Czas na etapy największego zdrajcy narodu megamańskiego Protomena. Protomenie, jak śmiałeś mi to zrobić. Tak nas zdradzić. Trzaci fujarkę zabrać, to już nie będziesz nikogo zdradzał. Pewnie jeszcze na targu stulecia, czy jak tam się ładnie zwało, kupiona podróbka. Aj, nie mieściłem się. Aj, na papo zmieszczanie się. Ops. Ops. Ops, ops, ops. Ach, to już niestety musimy się bawić w jakieś przedmiocikce. Czy ja mogę mam super radoła? Mam. Dlaczego się super radoła dostaje? Czy on z automatu jest po 8 etapach, czy... Ja wiem, chyba nie będę.
Bo tak powiem szczerze, że nie pamiętam, bo zatem za literki był git. Jeszcze czego? To mogę po prostu zrobić to w ten sposób. Yep. Tak chyba będzie bezpieczniej. Ja to chcę zmienić, bo jednak układa to trochę amunicji dużywa. Krateczki. Raczej brak. Moja ulubiona liczba FPS-ów, jednocyfrowa. Za każdym razem. Ach, chciałbym móc go trafiać, ale chyba to dużo wymaga. Chciałbym też nie obrywać. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że jeżeli teraz bym go zabił, to on by się ponownie z powrotem. Tego byśmy nie chcieli. To były bloczki znikające, ale chyba nie jakieś pytanie trudne. Tak, tak, tak. Tak, tak. Albo i nie są już takie proste? Well then. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Ja się będę. Tutaj wydaje mi się, że dość szybko pojawia się ten bloczek drugi, więc nie chcę tylko wać. Ach. Mamy to. Tutaj chciałbym zgarnąć apteczkę. Chciałbym zgarnąć apteczkę! Ten przeciwnik nigdy nie wiem, czy coś mi robi. Ale wolę go likwidować, tak? Bo on stoi tak zawsze w uwieszczoną półnaslata. O. I boję się go zostawiać. Dobra, Dunkman numer 1. The Dunkest of Men. Tak zwany niebezpieczny przeciwnik. Jego można przeskakiwać? Nice. Nie byłem pewien. Okej. Przy spadku HP go przyspiesza. O, to było niebezpieczne. A. Łatwo? Łatwo. Ha, ha, ha. Ten event nie był kompletnie zaplanowany. Zapomniałem, że on jest pod lewym bumperem. I wolałbym go unikać. Dobra, reszta Mega Mana piątki już na siedząco, nie na jeżdżąco. Fajn, tak też można. Nie zmieszczę się, dopóki nie pobiję tych małych polec. Dzięki za apteczkę, bardzo mi się przyda. Not. Uwielbiam, kiedy znajdźki zostały wsiane. Nie ma absolutnie nic lepszego. Jedna rzecz mnie zastanawia. Okej, dobra. Już widzę. Czekam aż pewnego dnia, potem tak minuty sobie dam po prostu jakiś quit albo coś w tym lepiej. A potem będzie, o, przecież Borgino, ale tego nie było, to dlatego. Au. O. To było bardzo niebezpieczne. A się nie więc. Więc whatever. A, to pomieszczenia się. Za szybko. Poczekajmy aż wystrzeli może, co? Tak? W Mega Manie Trójce było bardzo dużo takich miejsc, gdzie tych przeciwników z młotami można było w podobny sposób zabijać.
że się wisiało na dolnej części dewinki i się do nich strzelało. Ach. Nah. To będę się bez chyba. Przydałaby mi się jakaś apteczka, to na pewno. Ja mówię, że co by mi się przydało? Żyćku. Dajcie żyćku, co? Bałem się szczerze, że to jest ten spadek kolce. Mało żyć. Wiem, tylko 9. Lubię takie. Mega 5 życia. Nazwij bardziej ikoniczny duet. Nie, Shinji i krzyczenie nie wchodzi w zachubę, proszę. W ogóle domyślam się, że przed chwilą mogło być mniej co gorzej słychać niż teraz. Właśnie sobie uświadomiłem, że miałem mikrofon przestawiony. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Względnie, że różnica nie była aż jakoś bardzo bolesna. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że zmieniam setup na bieżąco w trakcie streama. Nie jestem też przyzwyczajony do wykonywania aż tak okropnych skoków. Jak daleko mnie cofnie? Chyba nie aż tak. Do tych. Nie wiem, czemu zawsze je nazywałem ośmiorniczkami. I chyba nie przestanę. Do końca swoich dni. Cześć, Biki. O, akurat straciłem. Ale dobrze się składa. Mam wrażenie, że te tygrysy reagują na wystrzały. Jak to dziwe zwierzęta. Jak tylko ktoś zaczyna strzelać, to natychmiast te reagują. Strzelanie na Sylwestra, ooo. Pamiętaj, jak mieliśmy psa, to zawsze w okolicach Sylwestra nam się pod biurko chowała albo pod jakiekolwiek meble. Absolutnie się nie dziwię, tylko to jest takie wspomnienie, które mam. Zresztą tak samo jak jakieś burze były, to też się chowała. Dobra. Ja w sumie nigdy Wild Worldsów nie ogrywałem, ani generalnie tych gameboyowych gier. Nawet nie wiem, czy Powered Up kiedykolwiek ograłem. Także omijały mnie te wszystkie ekstremy, nie ekstremy. Totalment poziom z piątki, tak. Tacy, którzy nie zdążyli usłyszeć, to nie mam achieków za piątkę i szóstkę, więc stwierdziłem, że po części sobie pojedzie na rowerku, to już mam w głowie, a po części spróbuję przejść piątkę, może szóstkę, zobaczę jak będę się czuł i tak dalej. I wstępnie myślę, że skończymy po piątce. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest taki nieregularny sim, ale po prostu miałem takie, Tevik jednak nie simuje, a wejdę sobie. Czemu nie? Kto mi zabroni? Na pewno nie regulamin. Tak długo jak się nie ogłaszam, czy coś? To nie było to skoro, prawda? Nie, autoskoler był w czwórce chyba bardziej. Ja myślałem, że się da przeskoczyć. Well. A na spokojnie. Raz, dwa, trzy. Właśnie nie pamiętam, czy dwa, czy trzy. Mało ochotę powiedzieć, że trzeci był autoskolerem. Bo przynajmniej było tak, że Kozak 1 i 2 miały osobną muzykę i Kozak 3 i 4 miały osobną muzykę? Jeżeli tak, to wydaje mi się, że tylko
Była auto z Helenem. Poziomy z windami te autoscrolle zależy. Powiedziałbym, że tak. Tylko jeszcze wiadomo, zależy od tego, jak działa mechanika windy w danym etapie, tak? Bo są windy i są windy, że się tak wydarza. Jeżeli winda jest dosłownie tylko sposobem na przemieszczanie się między jednym punktem a drugim punktem bez żadnych wyzwań po drodze, to ciężko mi tutaj mówić o autoscrollerze. To może być uznane za autoscroller, pomimo że no... Przynajmniej w teorii można powiedzieć, że nim nie jest. Nie będę zgadniał tego itankę. Będę za to umierał w takim tempie. To był bardzo przyjemny Snake, na pewno nie taki jak na tym. Nie jak w Battletoadsach. Battletoadsowy wąż etap. Najlepszy. O, nie podoba mi się to. Byłem pewien, że on jeszcze tam na mnie przeskoczy, byłoby im bardzo smutno i przykro. Teraz wiem. Nieplanowanie, ale się udało. I tank, powinienem go skarnąć. I może jeszcze wskoczyć na górę. Nice, wyrobiłem się. Dobra, drugi wąż. Ne. Mają większe hitboxy niż zapamiętałem, że mają. Myślałem, że wyrobię, ale ewidentnie nie tu radzą. Wow. Flashbacki z Mariana, gdzie glitchowałem się przez ściany bardzo intensywnie. Trzeci Dunkman. Czym był trzeci Dunkman? On chyba czas zamierzał. Yep. I co gorsza, to nie jest tak, że można było z tego jakoś sensownie wyjść. Trzeba było po prostu tego uniknąć. A? Mam nadzieję, że ten schemat się będzie w miarę powtarzał. Bo jest w miarę okej. Okay. Aha. Nope. Proszę. Dobra. Pociski mogę oberwać. Obrywanie pociskami generalnie w Mega Manach zazwyczaj działa tak, że jest dużo mniej bolesne niż obrywanie właściwym kontakt. Ach! Tak. Cześć Sebastianie. Ciężko jest sobie tak na szybko przypomnieć kogoś, u kogo kontakt damage jest niższy niż obrażenia od broni, której używa. Coś tam. O, jeżeli jego bronią jest jego ciało, haha. To wciąż nie jest niższy. Haha, matematyka. A, zmieściłem się. I to nie mogę tak go ostatnio zperfekcjonować, co? Ostatni etap u Protomena był żałośnie krótki. To jest pseudo-autoscroller, jak go lubi nazywać. Yep. Moje pseudo, bo sami kontrolujemy, z jaką prędkością się skroluje. Także jak widać, nie jest to wielka i skomplikowana zabawa. Trochę mnie ominęło. Tylko jakieś 80% gry.
Chciałbym mieć takie pociski, które zadają całe HP oprócz jednego. Dobra, mamy połączenie wszystkiego, co do tej pory mieliśmy. I z tego co pamiętam, jego osobowość był Beat. I za cholerę nie umiem z nim walczyć w normalny sposób. Jak widać. O mój święty Boże, ile on zadaje! On trochę zadaje. I co gorsza, będzie musiał jeszcze raz ten platformowy segment przejść. Nasz platformowy. Wiecie o co chodzi. Nie wszedł mi slajd. Może przestać się wygłupiać chyba. Złota zasada, jeżeli myślisz, że możesz coś zrobić szybciej, to nie do tego. Dark Soulsy powinny mnie tego nauczyć. Ja się udupiłem, by the way. Dobra, to już jesteśmy bezpieczni, na szczęście. I co gorsza, będziemy musieli za każdym razem gadać tą cholerną kastenkę. Żartowałem. Dzięki Bogu, że mi tego nie każą. Tutaj powinien slajdować po prostu. O tak. Powinien też umieć trafiać przeciwnika, kiedy ma tarczę. Teraz slajdować. Aha. No! Jezu. Wyczuwam duże ilości skilliszu. Co gorsza, ten atak, który on wystrzeliwuje tarczy, mi chyba dużo bardziej pomaga niż przeszkadza. Jak to nie zapomina o tym, że on go używa. Bo dużo łatwiej jest mi go wtedy trafić niż wtedy, kiedy ta tarcza stoi przy nim. Najbardziej mnie te chyba te slowdowny bolą. Wow, to było zabitkie. Skilliszu. O-o. Come on. Shinji, przestań sabotować Shinji'ego. Nalegam. Shinji nie chce, żeby Shinji sabotował Shinji'ego. Dobra, teraz perfekt nam wchodzi, moje wam. Jest? To bawię, jakby ten boss był łatwy, tylko wystarczył włożyć choć jedną szarą komórkę w to, co się robi. Najgorzej. To był któryś z memowych tekstów, prawda? Który tutaj memowy tekst był? Zaraz sobie przypomnę. Okej, najwyraźniej to nie w tej części. A bo jakieś inne tłumaczenie. Spoileruję plany. Najgorzej. Nie wiem, jak można spoilerować cokolwiek na czacie ogólnym na Discordzie. Cześć, Shinji. Znasz co?
Czasami jest tak, że ostatnio mi się zdarzyło podczas jakiejś rozmowy. Na. Wcale nie jest tak, że ja jestem zawsze głównym człowiekiem od narzekania na to. Co, która? No chyba właśnie odnośnie person, to była dyskusja. Raczej mnie pamięć nie myli. Ach, goddammit. Znaczy ja narzekałem na Ace Attorney'a, a ten, a tam w trakcie którejś rozmowy wyciągnąłem ten o mordercach Persony. Jakoś tak to chyba było. Chyba się nigdy nie skończy w takim tempie. Nice. Quad the kill. Mówi się, że Raszko się setował między typami tego. Protomena a Lego. Zmieściłem się o dziwo. Tu już się nie zmieszczę, ale to nic nie szkodzi. Gra na szczęście chodzi w tak małej ilości klatek, że mogę na spokojnie zrobić precyzyjnie skoki. Aha. Mógłbym pewnie ustawić turbo, gdyby mi bardzo zależało, ale nie jest to coś, na czym mi bardzo zależy. Mam te wyjazdy na Ażdżeta. Jeszcze jak? Czy widziałeś, że cokolwiek skopał dzisiaj na rzecie? No właśnie. To jest moje wyjazd na rzeta. Ja tym nie obywałem. Zmieszczę się? Nie. Dopóki tego ostatniego nie zniszczę, to nie próbuję. Za dużo razy na tego typu zgniatarka się wywalałem w każdej możliwej grze, która je miała. X6 zwłaszcza. Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć, która mi się najbardziej kojarzy ze zgniatarkami, to z automatu powiem, że jest X6. Nawet jeżeli inne gry też je miały z serii. Zresztą ogólnie wieloma rzeczami mam tak, że jeżeli miałbym powiedzieć, którego mi się kojarzy, to bym powiedział, że X6. Która gra jest najlepsza na PSX-a? No przecież, że X6. Chwilę później przychodzi cały szwadron hejtu na mnie. A to był bardzo niefajny przeciwnik, z tego co pamiętam. Aha. No właśnie dlatego. Czy już wiecie, dlaczego ten przeciwnik jest niefajny? Holy fuck. To było co najmniej interesujące. Jezu! I swear to fucking God. Bifera to jeszcze jakimś cudem wygrywam. No. Nope. Już czułem, że tego nie wygram. Najgorsze jest to w tych etapach, że gra nie cofa. Okej, okay, źle pamiętam Mega Mana 5, bo ewidentnie prawie was kłamajcie, powiedzieć, że nie cofa przed bossa. Mój święty Boże! Czy mogę się przestać gliczować przez platformy? Jakbym chciał się zipować, to bym grał w Mega Mana 2, nie? Piątkę?
Dobra, tak to powinno dać wyglądać. Wykrzyknik Lurker? Najlepsze jednostki targów w StarCrafta? Lurkery. Tęsknię za Lurkerami w StarCrafcie 2. Holy fuck. Najlepsze jednostki, dajcie mi ich więcej. Protam M5, cześć pasku. W sumie jesteśmy już na tyle blisko, że to nawet nie protoman. W sensie blisko końca. Protoman już był. Chcę, żebyście wiedzieli, że w głowie miałem powiedziane, nawet nie wiecie ile razy się wypierdala na tych kolsach. Miałem to już w głowie, na końcu języka stwierdziłem, nie, no nie powiem czegoś tak głupiego. You know what? Jeżeli powiecie mi, że to desperacja, to się z wami zgodzę. Nie obchodzi mnie to. Śmieszkowałem sobie bardzo dużo, ale zostały mi 4 życia. I czuję się z tym bardzo niekomfortowo. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Zostały mi 3 życia i czuję się z tym jeszcze bardziej niekomfortowo. Przysięgam, jeżeli zaliczę game overa w tym Mega Manie, to ustawiam sobie clowna przynajmniej na jakiś czas na Discordzie. Bo to się po prostu już będzie... Będzie to lekka przesada, że się tak delikatnie wyrażę. Wow. To było zabitkie, jak na moje standardy. Myślałem, że od razu odpowiedź całą wysokość. Sobie daj mi amunicję do Coila. Czy tutaj bossem nie jest jakiś wielki med albo coś ten deseń? Albo med dispenser? Wow! Nie zawaham się. Jeżeli myślicie, że się nie zdemage boostuje tylko dlatego, że to jakieś łatwo wyglądające kolce. Straciłem wiarę w swoje umiejętności po tych paru skokach ostatnich. Psychologii zaczęło sitować, że się tak wydarzy. I co ja teraz zrobię? Chyba zajdę na dół, co? Chyba tak. Au. 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 Upadłem bardzo nisko. No mój święty Boże, nie. Nie, nie. Czuję się poniżony przez sługę. Czułbym się jeszcze bardziej poniżony przez sługę, gdybym tak umarł.
Okej, okay, akurat mam do Bobań nawet wydano chyba. Jeżeli mnie pamięć nie myli. A, chociaż widzę, że moim problemem tutaj może nie być broń. Tylko tak zwany skill issue. Czy jego się w ogóle dało od zewnątrz odkrywać? Nie. Czyli to zbieg okoliczności, że akurat tak nam wyszło? Nie to. Au! Wow, to mnie trafiło. Holy fuck! No i to... Siać cementu, ale... To moje ostatnie życie. Mam za dużo itanków, żeby ich w takich momentach nie używać. Nie obchodzi mnie, że w tej sytuacji był niepotrzebny. Robię zbyt głupie rzeczy. Jezu, ja już czuję tego klauna ustawionego. Holy fuck. Ja już go wyczuwam. Dlatego pójść z Circus Team. Oj, tak, tak. Circus Charlie. No i nawet na początku Sima mówiłem, tak kojarzę, że o ile robotmasterzy w piątce są żałośnie prości, tak ten. Tak, reszta gry już niekoniecznie taka jest. I w sumie coś w tym jest. Ale żeby stracić wszystkie życia? To już taka przesada. To już zdecydowana przesada, bym powiedział. Pewnego dnia nauczę się, jak ten boss działa, jeżeli chodzi o to, gdzie się te fontanny pojawiają. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Au. Tutaj są osoby. Właśnie chciałbym wiedzieć, że nie są. To jest ta moja naiwność. Najpotężniejszy z przeciwników to praktycznie Gutsman. Starman. Starman to prawie jak Starmie. To było niemądre. Czy możesz w końcu tym rzucić? Czy dzisiaj nie zrzucamy... Wow, w końcu. Holy fuck, trochę mu to zajęło. Lubię, kiedy boss stwierdza, że nie, ty nic nie robisz.
mój ulubiony typ bossów, nie będę kłamał. Oczywiście mogę używać broni Wavemana i w ogóle, ale... Jakaś część mnie odmawia używania broni Robotmasterów na Robotmasterów w Mega Manie 5. Jakbyśmy robili jakiś wyścig z piątki w tej chwili, to pewnie bym używał, ale tak to po prostu mówię. Jakaś część mnie mówi, o no, 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 nie wypada. Oh boy. Czuję się jako u Geminimana ze FPS-ami. Jakbym jeszcze go zaczął trafiać, to już w ogóle byłbym całkiem content. Oh baby. Ach. Napalm. Po napalmie jeszcze Gyros chyba będzie, jeżeli dobrze liczę. No dosłownie ma taki pattern, bo tak to trochę wygląda. Okej, to nie jest aż taki pattern jednak. A szkoda. Gyros. A nie, nie to. Jestem pijany? Nie umiem liczyć. Jak na prawdziwego matematyka przestało, nie umiem liczyć. Oj, tak. To się wszystko zgadza. To było wykalkulowane, ale cholera, ależ jestem słaby z matmy. Tu jest Gyrosman. Właściwie zastanawiam, dlaczego od początku tam na środku się świeci, a potem sobie zdałem sprawę, że to Gyros. Ulala. Na szczęście Gyros ma dosłownie dwa ataki, więc nie będzie źle. Potężny przeciwnik i niebezpieczny w dodatku. To co? Wily 1, Wily 2, Wily 3. O mój Boże, kolce, moja jedyna słabość. Nie! Moja jedyna słabość, kolce! Ej, Mega Man 1 nie miał bossa Chapelle'a. X1 Pelse nie miał bossa. Bo tam bossowie byli bardziej porzucani po etapach. Wow! To było niebezpieczne. Oj. Mogłem się nie wyrobić tam na siadek.
Olala. Jakim cudem on mnie tam nie trafił? Nie wiem i nie chcę pytać. Wam pokazuję te wszystkie osoby, które grają u mnie na Steamie? Nice. Nie wiedziałem. Myślałem, że tego nie pokazuję. Aż wiecie co, napiszę mu chyba. Cześć widzowie, pozdrawiają. Miłego skałpowania, Rock and Stone Bro. I w kolce. Wait for it. O Boże, nie wyobrażam sobie. Zakładam, że to też widzieliście. Czy to dobrą bronią nie był super arrow? Yep. Ja tego pożałuję teraz. No. On jeszcze żyje. To. Do boju, Beat! O, nawet trafia. Czy mi się wydaje, czy on zadaje... Nie, on zadaje dwa. Przez to myślałem, że zdaje jeden, już ta walka po 2 godziny. Na szczęście nie jest aż tak źle. Ach. Kojarzę, że był jakiś sposób, żeby on trafiał 2 razy. Na... jeden ten. O, właśnie. I Bipo zaraz do Malcina, ciebie widzowie też pozdrawiają. No ja pamiętam, że kiedyś próbowałem grać skałki, ale nie jest to gra, która do mnie przemawia aż tak bardzo. Jakby nie mówię, że jest to gra zła, że mi się jakoś nie podobała, ale jednocześnie nie podobała mi się na tyle, żebym chciał w nią grać, a tak powiem. Nice. Mega Man 5 zaliczony. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Aczkolwiek moje, chyba na 6 się dzisiaj nie czuję, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak blisko byłem sklonowania się. Także... no. Różny Mega Man na dzisiaj przerobiony. Planowo normalnie w środę będę miał... ten apokalips. Jeżeli Sevika by któregoś dnia wywaliło z tego czy innego powodu, to nie wykluczam, że też bym za niego wszedł, ale to nie jest tak, że za każdym razem jak Sevik mówi, że nie mogę streamować, to będę wchodził w jego termin, tak z góry uprzedzam. Po prostu czasami mamy taką ochotę i wychodzi takich dzisiaj albo takich któregoś innego razu, kiedy też skoczyłem z Mega Manem. Także ten, dzięki wam, że wpadliście na niezapowiedzianego znikąd streama. I widzimy się następnym razem, czy to na Apokalips, czy to na Soulsach, czy to przy jakiejś innej okazji. Także trzymajcie się po. Cześć!